Dobra, no to co? Zrobione podstawowe prace są. I lecimy teraz kolejne prace zrobić. To znaczy, mamy zrobionych trochę belek, ale musimy więcej belek ogarnąć. Musimy jeszcze, to ja nie wiem ile, bo on mówi wszystkie, ale tu nie wiadomo, czy chodzi o wszystkie, czy o pewną ilość, żeby tego dużo było. Ksiądz powiedział, żeby dobrze spędzić te święta. No to jak dla ciebie dobre spędzenie świąt to picie, no to wiesz, to już twoja robota. Twoja w tym głowa. Tylko nie wiem, w którą stronę mam jechać, żeby pozbierać te belki. Pojadę w tą. O nie, znowu szalony autobus jedzie za mną. Dobra. Jedź, gościu. Robisz sernik? Żadnego ciasta nie robię. Chociaż mógłbym zrobić babkę piaskową taką małą, ale do niej trzeba trochę jajek i trzeba cukru dużo. A ja chyba cukru nie mam za dużo w domu. O Boże, a ten pędzi. On mnie wyprzedzi, czy dupnie we mnie? Wow, ale wypadek! Co tu się wydarzyło? Ty, on jedzie znowu na czołówę. Co jest grane? Dobra, jedziemy jeszcze dalej. Zagraj w Tibię? Nie, nie mam potrzeby grać w Tibię. Nigdy nie grałem w Tibię i nie mam żadnego sentymentu. W ogóle zaczynanie grać w Tibię w 2020 roku to jest chyba lekka przesada. Jak ktoś nigdy nie grał i w pierwszy raz w tym 2020 roku chcecie, żeby zagrał, no bez sensu. To nie te czasy, nie? Ty, gdzie są te belki? A one nie były na polnej ścieżce gdzieś jeszcze? Nie no, gdzieś tutaj. No nie no, znowu jedzie wariat, no. A ten jeszcze zjechał na drugi pas, dobra. W drugą stronę, no już teraz nie będziemy jechać w drugą, bo się nie opłaca, już jedziemy w tą. Łukasz wysłał 25 gwiazdek. Dzięki wielkie, Łukaszu. Macham także. Dzięki. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Ja grafika nie ta co w ten... Nie, tu nie chodzi o grafikę, kurde, no... Tibia, słuchaj, są pewne gry, w które gra się dzisiaj, bo się grało kiedyś. W pewne gry się nie zaczyna teraz grać już, bo... nie są aktualizowane, umierają, albo grają tylko na sentymencie. No nie widzę potrzeby zaczynania grać w grę jakiegoś trupa MMO sprzed 20-30 lat, skoro masz teraz darmowe gry z piękną grafiką, 1000 razy bardziej rozbudowane mechanicznie i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład grałem w taką grę, która się nazywała Hellbreath, czy tam Hellbreak, ja na to mówiłem. I ta gra miała swój polski serwer i chyba po 15 latach oni reaktywowali ten serwer. Po 15 latach tam offline'u czy coś takiego. I ja myślałem, ale będzie super, przypomnę sobie te czasy, będę grał. I wiesz co? I czekałem na ten serwer, czekałem, aż w końcu oni go otworzyli. Fakt, ludzie zaczęli grać, ale to już nie te czasy, to już nie to samo, to już, wiesz, jesteś starszy, już nie jesteś dzieciakiem i wchodzisz na godzinę i nie chciało mi się grać, po prostu nie chciało mi się expić w tej grze. Pobiegałem trochę, porobiłem parę rzeczy, nie chciało mi się po prostu tak expić normalnie jak kiedyś, nie? Siema Jakub, siema. Gdzie są jeszcze te belki? Tu na polu? Nie no, jedziemy dalej. Opowiedz jakieś historie z młodości? A, już często opowiadałem. Dużo z nich jest takich... A, nie będę teraz opowiadał. O 15:00. Zrobię kiedyś wieczorny live, to... Mam historie takie, że wiesz... Miętowa, taka mocna. Mocarz. A, no tak jak były eventy, krucjaty były super. Krucjaty były superanckie. Nie? Ja nigdy nie byłem młody, dokładnie. Jak były eventy, to wchodziło wciur osób. A, jeszcze raz to przeczytałem, bo myślałem, że to jest nowa wiadomość. No tak, były krucjaty, był ten Abaddon, czy jak to tam się nazywało. No, były tak jak powiem ci... Tam się też na PvP tym, na Midlandzie chyba się działo, nie? czyli ta ziemia taka niczyja pomiędzy Arsden i Elwine. Długa podróż. Nic się nie dzieje, nuda. Cały czas do przodu. To musimy dojechać. Gdzie mi paliwa wystarczy. O kurde, jestem spragniony aż tak bardzo, a ja nic nie wiem. Ty, a to tutaj było, nie? Co to jest? Co to jest za miejscóweczka? $1500 metrów kwadratowych. To jest do wynajęcia. Fabryka do wynajęcia. Ciekawe co tu zrobią. Czy będzie szło to jakoś kupić? A może tutaj coś otworzą? O! To jest po prostu do wykupienia, do wynajęcia. Hala taka. Fabryka. To ja czekam na live wieczory z opowieściami. O ty. Zemstony chodziły po 30. Ta, zemstony były drogie. Ja nie chodziłem dużo na PvP. To ja je sprzedawałem. Ale zemy to no, zemy to były. Ale magiem się robiło PvP, kurde. Brało się maga. Blizzard się ładowało. I się zadawało potężne obrażenia. Tutaj? A no trzeba było w drugą stronę jechać jednak, faktycznie, dobrze mówili. A dobrze, niektórzy mówili. Tu bym miał bliżej, a ja objechałem cały świat objechałem, nie tak jak trzeba. Czy lubisz zapachowe maszynki na baterie? Co fajny zapachowy jest w pokoju. Nie zrozumiałem swojej wypowiedzi nic. Zapachowe maszynki na baterie, co fajny zapachowe jest w pokoju. Maszynki zapachowe na baterie? Nie wiem, sorry. Chłop pijany. Tu są belki? Są. Wjeżdżamy na robotę, moi drodzy. Tu są kolejne belki, ale dobra, teraz jest pytanie, czy to jest też od niego? I to są już wszystkie. Ty, a może to wtedy są już wszystkie? Elegancko. Dobra. Odczepmy to. I oczywiście robimy to naszym sposobem. Czekajcie, zrobimy coś innego. Puścimy sobie melodię tutaj, żeby był czysty dźwięk. Oh yeah! Muza, muza, jazda! Piwko przed robotą. Ty, jakby tak się postarać, to by to wskoczyło może, co? Ty, poczekajcie. Postarajmy się, uwaga. O kurde. Ty, może by to się nawet udało. O! Czekajcie, czekajcie. O! O! Blisko. Dobra, na razie wszystkie tutaj damy. Dobra, następna. Żonglerka belkami siana przy pomocy kraty browara. A co ty myślisz? A co ty myślisz? Nie takie rzeczy się tu już robiło w My Summer Car. Jak ja już skrzynkami browara nawet podnosiłem samochód. Siema, Karol. Dobra, jeszcze to weźmiemy. Taka ładna pogoda, a wychodzić nie można. Teoretycznie można wychodzić, tylko pojedynczo i z dala od miejsc publicznych. A w praktyce to wygląda tak, że policja cię będzie spisywać. To znaczy nie! Chyba jak jesteś niepełnoletni, to nie możesz, nie? Czy jak to działa? Że poniżej 16 roku życia chyba nie możecie samemu, czy jak? A, tylko z rodzicami. Dobra. A, z osobą dorosłą tylko można. Czekajcie, bo ja chcę znaleźć super sposób na to, żeby nie trzeba było tego... bawić się tym. I ja mam na to chyba sposób. Znalazłem. Czekajcie. Właśnie wam go zaprezentuję. Patrzcie teraz. Zobaczcie to. Podjeżdżamy i zostawiamy widły mniej więcej w ten sposób. I teraz zrobimy tak, patrzcie to. O! Ha! I co wy na to? I co wy na to? Let's go! Idealnie. O. Trochę tak, trochę tak. Pierw na to takie schodki zrobiliśmy. O. Dobra, na spokojnie. O. O! Prawie. Oj! Oj! Coś tu chyba poruszyłem niepotrzebnie. Czekajcie, coś tutaj źle zrobiłem. A, no tak. Ruszyłem. Współczesny Da Vinci. Dobra. Teraz jak ustawimy dobrze, to już nie będziemy musieli tego ruszać. Podrzucanie belką. Nowe zawody na olimpiadzie. Ah! A bo wiecie co? Damy to niżej trochę. Tak mi się wydaje. Trochę niżej to damy. O, coś takiego. O, jest. Udało się. Dobra. Jedziemy następne. Siema, uszanowanie, witam, stresowy. Policja daje mandaty za wulkanizację i mycie samochodów w myjni, tak. Kurde mol. Ronaldo! Ronaldinho! Co jest? O, cyk. Trzeba poustawiać to jakoś rozsądnie. To tak nie może być. O nie! Ej, a jakby tak załadować? Uff. Uff. Nie, 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 nie. Jeszcze inny sposób trzeba znaleźć. Jeszcze szybszy. Czekajcie. Potrzeba matką wynalazków jest. O tak! Tutaj jest spad. Tu ustawić przyczepę. O tak. Tylko samochody mi uderzą w przyczepę, to nie. Kurde, ale one się przewróci mi ta przyczepa, no o co chodzi? Tam było idealnie, równo wszystko, tutaj jest nierówno. Kiehtovaksi ohjelman tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa. Ja otetaanpa yön ensimmäinen runo. Runon on lähettänyt... Nie, no ja zrobię tak inaczej. ...maan kokoisesta. Runon nimi kansan vastake. Nie, nie robię tymi widłami, bo to nie o to w tym chodzi. Ja nie będę co chwilę robił tak jak wtedy. Ja muszę sobie robotę, kurde, ułatwić. Tak jak robiłem, było fajnie, tylko przesadziłem. Czemu to nie skręca? Teraz skręca. Trzeba tak robić, żeby się nie narobić. Dokładnie. En niitä tynnyriin laita. Sylissäni pidän vain. Ja seuraava runo tulee Reimalta Lappeen pohjasta. Runon nimi... Chyba styknie. Lotto. Jos miljoonan mä saisin, sillä maailman naisin. I patrzcie teraz. Naimisiin mä menisin. Jos vain siihen ehtisin. Nainen minulle kelpaa. Kuka tahansa nainen. En valikoi väärää. Valikoin minulle parhaan. Voi anna minulle lottovoitto. Teraz, uwaga. Anna minulle lottovoitto rakkauden. Jest. Elämäni saisi miljoonan arvon. Kun vain sinut. Trochę do przodu trzeba podjechać. Niestety. Będzie zapis. Dobra, uwaga. Hopla. O, hopla, jest. I teraz patrzcie. Cyk. To tutaj wjeżdża? Kurde, coś nie umie wjechać. Co to się nie tak? Może pusta skrzynka nie działa już? Nie no, działa. Kurde, szybciej bym to chyba normalnie zrobił, no ale... Chciałem pokombinować. O. No szkurcze. Seuraava runo tulee Tepolta Laitesmaalta. Runon nimi Poro. Dobra, jest. Dobra, jedziesz. Na spokojnie. Popchaj wszystko. Kuinka sinua tarvitsen. Kuinka minua tarvitsen. Kuinka meitä tarvitsen. Dobra, jest git. Jedziemy w nas. Ale ja nie mam schody z kraty piwa, on się przesuwa. Nie możesz użyć czegoś takiego, co ci się będzie przesuwało. Bez sensu. Dlatego jakieś pojazdy tylko wchodzą w grę. Obsikajmy to. Dobra, i teraz? On viimeinen pala. Sopiiko se sinun suuhusi, niin kuin se sopii minun suuhuni? Vai sopiiko se jonkun muun suuhun? Mikä onkaan? No, come on! Wsiadaj! Nie udawaj. Oj, było blisko już, było. Kuka näitä voisi vastustaa? O, dobra. Ole minulle konve. Już było tak blisko. Dobra. No, come on! Minimalnie niżej trzeba dać te widły pierwsze. O. I teraz to tam sobie wskoczy. Skoczy tam czy nie? No, wskoczyło. Elegancko. Teraz tak. O fuck! Jezus Maria. Come on, bro. No wsiadaj! Czołem, stary, się ma to rusako. Ajajaj. Yön viimeiseen runoon. Come on. Tämän on lähettänyt nimetön henkilö. Co problemów tutaj jest, to nie miara. Na 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 na. Lecz dawaj tu rolkę moją. To są bardzo duże rolki papieru toaletowego. Powiem wam, że są bardzo dużo warte. Uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Yöt menevät pilalle jälleen. Onko runoutta koskaan tarvittu? Haista ristovi. Jaha. O! Oj, oj, oj! Idzie do góry! Oj, oj! 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 Dobra, już to podniesiemy normalnie chyba, co? Dobra. No. Dobra. Zgites. Tylko to by musiało się... Wiecie, w czym jest problem? Bo one są tak byle jak. One muszą się, kurde... Jakoś tu zmieścić wszystkie naraz. One mi się nie zmieszczą wszystkie. Z drugiej strony ja sobie zamknę dla bezpieczeństwa tą klapkę. O, żeby mi nie wypadła. O. Satsumy zrobić rampę. Oczywiście, że tak. Zawsze o tym marzyłem. Kurde, nie da się go obrócić teraz wokół osi. Chyba da się. Da się, ale ciężko. Czekajcie. O, tak. Zobaczmy, czy się dwie zmieszczą teraz. Jedna tu, siedzisz. Siedzisz, się nie ruszasz. Druga. No. O. Ty, no jest blisko, jest super blisko. Czekajcie, minimalnie. A, i ona się przesuwa. O nie, jeszcze tego brakowało, żebym spadł. O, basik. Dobra. Kurde mol. Siedź! Nie ruszaj się. Jest nie tak z tą belką. Kurde, ta skrzynka jakoś nie działa tak, jak powinna. Nie umie ona go przesunąć. Dobra. Może pusta krata już nie daje rady. Dobra, spróbujmy teraz. Kurde, to musi wejść. Ja wierzę, że oni to tak zaprogramowali, że to jest na styk. Cicho. O! Jest! Let's go! Niebezpiecznie. Jedziemy następne. Ty, najgorzej jest z tym, z fatygą. Zaraz jesteśmy zmęczeni. Gdzie jest kawa? Gdzie są te wszystkie rzeczy, cośmy kupili? Czy to powypadało, czy co? Myśmy tu kupili kawę. Jedzenie. Ty, już nie mamy picia. Ale jaja. Trzeba się pośpieszyć, jeśli mamy to zrobić. Ty, a może ta kawa wypadała gdzieś tutaj? Gdzie ta kawa jest? Ty, nie ma kawy. O nie. Ty, a może radio? Moc muzyki! Moc muzyki! Ej, czat, Bonkol gdzieś robi live. Bonkol TV możesz zobaczyć sobie też. O, hopla. Idealnie. O, hopla. Next. Szybko, 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 bo mamy fatygi dużo. Speedrun! A ja może mleko tu mam? Czekaj, zobaczymy zaraz. Kurde, mleka nie kupiłem. Tylko żarcie. Najgorzej. Opla! Dobra. Siedź tam. Kawę miałem w traktorku, ale właśnie nie mam, nie widzę gdzie ona jest. O! Jest! Jazda, spieprzamy stąd, nie ma czasu. Nie ma czasu na wytłumaczenia. Zostawiamy to żarcie tutaj. Nic nie poradzę. Uff, dobra. Teraz na spokojnie. O, o! Dobra, na spokojnie. Słuchajcie, musimy wodę, coś do picia musimy znaleźć i... kurde, będzie ciężko. Trzeba delikatnie wjechać na tą ulicę. Żeby mi to nie wypadło. Oj, dobra, powolutku. Powolutku tutaj. Dobra. I uwaga, tutaj... Nie, tego... Tu wjedziemy? Chyba tu wjedziemy chyba. Nie, to jest nierówno. Dobra, wjeżdżamy. Jolo. Jolo, wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Dobra, jest. Jesteśmy, elegancko. Gościu w rowie leży. Dobra, nieważne. Pełna moc. Pełna moc, jedziemy. Cześć gościu, co tam u ciebie? Rozbiłeś się na słupie? Wielka szkoda, wielka strata. Aj! Będzie ciężko. Kurde, gdzie jest kawa? To nie jest tak, że ona po sejwie ta kawa zniknęła? Wiecie co jest najgorsze? Że jak będzie jechał autobus, to ja go nie będę widział. I on nam to wszystko rozwali. A my nie widzimy, czy jedzie autobus. O nie! To jest tak specjalnie zaprogramowane. My musimy tak robić i co jakiś czas patrzeć, czy autobusa nie ma. Szkoda, że tutaj pasów nie ma. Jedź lewym pasem. Dobra, będziemy lecieć pod prąd. To lecimy pod prąd. Jolo. O! Nie! Uff. No to macie pod prąd. Miałeś patrzeć na drogę? No bo kurde mi Maro coś głupiego wstawił tutaj, spojrzałem, no. Dobra, na razie wszystkie belki tam się trzymają. Ale wiecie co? Tutaj najgorsze, bo mi się chce pić i spać. Tutaj mamy bardzo słabą sprawę. Czy po drodze studnię jakąś znajdę? Po drodze jest... Dobra. Po drodze jest mechanik. Możemy zjechać do mechanika, żeby położyć się I jeżeli jest tam coś do picia, to to wypijemy. Studnia... Też chyba była studnia przy mechaniku. Oj, będzie źle. Tyle, kurde, czasu ładowania. Godzina ładowania na samochód. Nie możemy, kurde, się przekręcić. Nie ma piwa już. Jak na złość, nic nie jedzie prawym pasem. Dyja pod prąd. Wypijmy sobie jeszcze tej herbaty. Ile mam monitorów? 2. Dużo youtuberów, streamerów ma po 3 monitory. Aha, bo i więcej. A mi 2 wystarczają póki co. Ogólnie mi się wydaje, że nawet jeżeli jesteście zwykłym użytkownikiem, takim graczem, to raczej już większość po prostu 2 monitory używa, co? 2 monitorów. Jeden taki główny do robienia czegoś na nim, a drugi tak, żeby coś tam w tle sobie odpalać, kontrolować. Kurde, jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, on nie umie podjechać. No, ja bym mógł tygodniami oglądać live... A, no widzisz, z My Summer Car. Dobra, chyba podjedziemy zaraz. Oj, widzicie, tutaj jechał rozpędzony wariat. Ty, a jak ja bym się wysikał i bym to zjadł, to jest szansa na to. Bo wtedy jeszcze sprawa fatygi zostaje. Nie mogę się tu przespać. Musimy... O Jezu, a co jeżeli nie ma cysterny? Nie no, ona jest u mechanika chyba. Dobra, to jest jedyna szansa. Albo jest cysterna, szambowóz jest u mechanika i damy radę. Albo jakimś sposobem przy update'cie został zrestartowany i jest w oczyszczalni i wtedy jest dupa. Jeszcze są białe paski, jeszcze są białe, jeszcze jest git. Jak wejdzie na czerwony pasek, to jeszcze mamy trochę czasu. To nie jest tak, że wejdzie czerwony i za 10 sekund giniemy. Nie wiem ile, jak dokładnie, ale jeszcze mamy trochę. Wesołych świąt, Ederwulf. Przede wszystkim zdrowia i bycia wyspanym, spędzenia bez bólu. No, dziękuję, wzajemnie, wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Oj! Oj, Ederwulf, teraz twoje życzenia tutaj chyba nic nie pomogą, bo jest... Tirst. O, autobus. Dobra, autobus, to możemy już zjechać na prawy pas. Mamy trochę spokoju. Szybciutko, szybciutko. Jak myślicie, czy jakbym zapisał grę, to nam się belki... Czekajcie, to nie jest mechanik, gdzie... Bo my inną drogą jedziemy. O Jezu, to jest wysypisko. Czy na wysypisku coś jest? Stójcie. O nie. O nie. No to rip. Jeszcze ta okejka, taka wymowna. Jak się tą okejkę usuwało? Wypiłem trochę sików i już nic. Jedź! Jezu, już niedaleko jesteśmy, musimy... Jedź! Do miasta! Ty, a jakbyśmy padli... Tu jest permadeath teraz, czy jak to działa? Bo jakbyśmy padli, to może byśmy w domu się zrespili i wtedy bym tu przyjechał, bo by był ten wóz załadowany nadal, nie? Kurde. Jedziemy. Odczep przyczepę, dojedziesz szybciej. Teraz to już nie ma dużego znaczenia. Teraz już tutaj za zakrętem mamy miasto. Dawaj! Let's go! Let's go! Kurde go! Ktoś powiedział no zgod. Tak się składa, że gra z twoim nikiem, to znaczy gra no zgod. Jak powstała, to po kilku tygodniach umarła, więc generalnie ty się nie wypowiadaj na temat dobrych gier. Damy radę czy nie? Spoko, mycha. Zaraz, tylko teraz są ważniejsze rzeczy, Patty. Teraz jeszcze chwila, bo ja mam... Zaraz mogę całą godzinę, co grałem, przedłużyć i... Uwierz mi, nie będę zadowolony. Zaraz będziemy wysyłać. Oj! Oj, dojedziemy czy nie dojedziemy? Picie. Szybko, piwo. Dobra. Teraz fatygę musimy zbić. Która jest godzina? 6, do której on ma? Jakbym raz zasejwował? Ale co z belkami? Jak myślicie? Czy belki są tym... taką rzeczą, która zostanie mi po zasejwowaniu? Załadowana? Czy nie? Kurde. Dobra. Dobra, styknie. Suosin tän näkee kylillä. Dobra, gościu. Asulasta kuuluu mitään selkeästi. Fatyga. No boję się zapisać grę. Boję się zapisać grę teraz, że mi to wszystko zniknie. A spanka tu nie mogę zrobić. Co to za muza? Hei, onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevinaan täällä? Onks tää, osaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee? Tää on promusakkaasta ne riehuma. Ei mitään. Nie, no to się chyba... Belki się zapisują w miejscu, gdzie były. Dobra, ja zapisuję. Uwaga. Zapis. Ryzyko. Bo nikt mi nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. To ja sobie sam odpowiem. Spróbujemy. Są. Jest. Uratowane. Wittu la wittu. Kawę poproszę. Gościu. Kawę, kawę, kawę. Proszę mnie bronić przed tym typem. Gościu. Laitetaan elämän risaa. Nie, piwa nie chcę, kawę. Dawaj, dawaj. Ale on patrzy się na mnie i sobie popija, tak, nie? Tejmo ma ładne rude włosy, ta. Leje nad siebie, gościu! Dobra, to ja sobie przejdę tędy. Hopsa! I nie ma mnie! Nara! No i uciekam, moi drodzy. Perkele. Dobra. Jadę zawieźć te belki. Jadę zawieźć te belki, a jak?